Dominikanin święty Tomasz Zakwinu urodził się 800 lat temu, ale ma nam wciąż wiele do powiedzenia. Rozmowy z akwinatą to cykl na Dominikanie.pl, podczas którego spotykam się z ekspertami, moimi współbraćmi, znajomymi profesorami i pytam o to, co ich fascynuje w myśli świętego Tomasza Zakwinu, czego możemy się od niego nauczyć. Nazywam się Dominik Raczewski, jestem regensem polskiej prowincji Dominikanów. To znaczy bratem odpowiedzialnym za studia, organizację studiów, życie intelektualne w prowincji, a moim gościem ponownie jest ojciec Michał Mrozek, mój współbrat, pracujący mhm. na co dzień w Instytucie Tomistycznym w Warszawie, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, redaktor naczelny przeglądu Tomistycznego, absolwent Uniwersytetu Świętego Tomasza Zakwinu, w Rzymie można powiedzieć, Tomista, Tomaszowiec yy, i tak dalej. Ze wszystkich możliwych <laughs> stron. Yy, jakiś czas temu rozmawialiśmy o szczęściu, o etyce czy teologii moralnej świętego Tomasza Zakwinu. Yy, no i tak sobie obiecaliśmy, że to nie będzie koniec. Wrócimy do tematu i wrócimy do tematu cnót. Co to jest cnota? To jest takie coś, o czym za mało pamiętamy dzisiaj, dlatego że jeżeli chcemy dziś się zmienić na lepsze, to przeciętnie człowiek opiera to na decyzji woli. Mhm. Czyli na przykład, chce być lepszy. Postanowienia mhm. noworoczne, wielkopostne, urodzinowe i różne takie, czy spowiedziowe nawet, że, że człowiek przy takiej okazji obiecuje sobie, że coś zrobi, próbuje to zrealizować. I natrafia mm. na problemy, mm -hmm. na ogół, <laughs> chyba że mm. zna teorię cnót. To wtedy, mu jest, to wtedy też czasem natrafia na, do ściany, ale jest przynajmniej wie, jak ją ominąć, i to jest mm. pewna, pewna prawda. To znaczy, co to jest cnota? To jest e, najlepsze wykorzystanie potencjału, jaki mamy intelektualnego, uczuciowego czy moralnego. Mm -hmm. Bo można też marnować swoje życie, jak ktoś woli. To znaczy, że nie musimy. Nie, nie jest nigdzie napisane, mm -hmm. że obowiązkiem człowieka jest zrealizować swoje możliwości. Można mm -hmm. je również zmarnować. Trochę mówię prowokacyjnie, ale, mm -hmm. ale jak sobie to jakoś jasno postawimy, to wtedy bardziej widać, że cnota, czym jest cnota? Jest takim wykorzystaniem maksymalnym naszych możliwości. Mm -hmm. No dobrze, no to na pewno jesteś na bardzo dobrej drodze, żeby sprzedać cnotę. Ten produkt cnota jest coś, gdzie realizujemy swój pełen potencjał, najlepiej wykorzystujemy, no ale wciąż nie do końca wiem, co to jest. Dlaczego zadaję to pytanie, dlaczego tak to drążę? No ponieważ to jest takie słowo, które z którym, no może historia użycia językowego trochę po Macuszemu się obeszła. Tak, to Prawda. cnota, no nie ma dobrych skojarzeń. Mówimy, że cnutka, tak? No to jest y, taka panienka z pensji, która się boi, zaróżowi się, jak tylko usłyszy y, cokolwiek takiego no właśnie y, związanego z seksem, z erotyką, ktoś się na nią popatrzy, już jest różowa, że jeszcze można o czymś pomyśleć. Y, a z drugiej strony też ciekawe w języku angielskim y, mamy pojęcie easy virtue, no to jest kobieta lekkich obyczajów też, tak? Ta mhm. Kobieta y, łatwej czy taniej y, cnoty, no to są takie y, konteksty związane głównie z czystością, co mam wrażenie, że dużą niesprawiedliwość cnocie robią. Tak, więc musimy to, to trochę odkurzyć to pojęcie, żeby ono było zrozumiałe no, dla nas współczesnych. Ja myślę, że zacznijmy od tego, że to nie przypadek jest, że myślimy tak, jak myślimy o sobie, znaczy, że to jest długa historia to, to make it short. <laughs> e, że właściwie w starożytności w średniowieczu było czymś oczywistym, że cnota, wirtus arete po grecku to jest coś oczywiście dobrego, mhm. co jakby nie, w ogóle było wolne od takich negatywnych mhm. konotacji. Wraz... Przełomem w średniowieczu i takim przesunięciem akcentu w stronę wolontaryzmu, czyli akcent na wolę, pewien model rozumienia Boga, człowieka, akcent idzie w taką stronę czegoś, co można nazwać, um, używając tego języka, że dzisiaj produktem takim, um, takim uniwersalnym jest człowiek jako samoprojektująca się wolność. Że mm. chcemy decydować wolą o wszystkim o płci, orientacji, o, o wszystkim, co tylko może być. I oczywiście natrafiamy w tym na różne ograniczenia. I teraz ten koncept cnoty i, i w ogóle szerszy koncept habitus, greckie hexis, obsługiwał dawniej rzecz banalnie prostą i łatwo zrozumiałą. To znaczy, my się wszystkiego uczymy powoli, mm -hmm. bo jesteśmy bytem duchowo-cielestym. To znaczy, uczyliśmy się chodzić, uczyliśmy się mówić, Mhm. Uczymy się grać na instrumencie, uczymy się, studiujemy. Po to jest kilka lat studiów w różnych kierunkach, żeby coś wiedzieć i rozumieć bardziej całościowo, mhm. nie tylko tak powierzchownie. Rzeczywiście można zrobić kurs medyczny pewnie w weekend, ale nie chciałbym się leczyć u mhm. kogoś po tak krótkiej formacji, mhm. że jednak pewne umiejętności potrzebują czasu, doświadczenia, umiejętności. I teraz cała rzecz polega na tym, że ten, ten, ta, ta, to słowo cnota i szersze słowo habitus, jeszcze mniej znane niż cnota, obsługują właśnie te kwestie takiego, byśmy powiedzieli, dojrzewania człowieka w formie uczenia się warstwami. Dajmy na to uczymy się języka angielskiego. To uczymy się warstwami, powolutku, gramatyka, słówka, ćwiczymy, uczymy się właściwej wymowy, słuchania, rozumienia. Dzięki temu to, co na początku mm -hmm. wydawało się trudne, ciężkie, mm -hmm. toporne i kosztowało dużo wysiłku, w miarę upływu czasu staje się czymś przyjaznym, mm -hmm. że jesteśmy w środku. Rozumiemy, co ktoś do nas mówi. Co więcej, znajdujemy w tym przyjemność, że mm. ktoś mówi ładnie i że my to rozumiemy. Że czymś takim jest dokładnie ten koncept zapomniany z tymi obciążeniami mm. dodatkowymi, ale takie przypomnienie sobie tego, że my i wiedzy, i umiejętności się uczymy, że jesteśmy zdolni do ich nabywania. Czasami stoi za tym pewna praca mm. i takiego synchronizowania różnych umiejętności, że, że mm. również te umiejętności praktyczne, Typu mhm. pływanie, e, czy czegokolwiek nowego się uczymy, mhm. nigdy czegoś nie robiliśmy. Na początku idzie to topornie, mhm. ale w miarę, jeżeli mamy dobrych przewodników, dobrych nauczycieli, którzy mu nam pokazują, co robić inaczej, z czasem zyskujemy płynność i łatwość. I teraz całe clue mhm. leży w tym, że to dotyczy nie tylko tych takich rzeczy zewnętrznych, ale że dotyczy to samego bycia człowiekiem w określony sposób. I że znowu wracając do tej definicji na samym początku, że cnota jest tym, co pozwala nam najlepiej wykorzystać te możliwości, które w nas są. To będzie pewna sprawność, tak? Ja nie wiem, można nazwać to sprawnością, y -y. można nazwać y -y. to cnotą. Ja no w tak, lubię tak, klasykę tak, mimo tak tak, tak, tak. Nawet. No, tak, ale szukamy jakichś synonimów y -y. czy wyrazów bliskoznacznych. Aby sobie jakoś się z tym Radzić. zaznajomić, mm -hmm. tak? Radzić. Nie wiem, czy kiedyś grałeś w gry RPG, ale to mi się mm. kojarzy. Wypełniały się y, karty bohatera, no i się często jakimiś kostkami czy czymś rzu rzucało, i było punkt, na przykład sprawność, cztery punkty czy coś. Mm -hmm. Jak się kolejne misje wykonywało, czy jakieś tajemnicze magiczne przedmioty zdobywało, to to powiększało. To nie chodziło o to, że przez kolejne misje, jak się, nie, jak się ciebie nie zabiją jakieś potwory, to raz, że możesz jakiś ekwipunek zdobyć, ale ekwipunek można też komuś oddać. Natomiast przez kolejne przygody, to też awansujesz w tej hierarchii, bo masz coraz więcej punktów za różne cechy. No i wiadomo, że tam to pewnie były takie związane z fantazy. Więc pewnie jakaś siła, sprawność, widoczność, w no, w, 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 mm -hmm. percepcja w nocy, jakieś czary czar i tym podobne rzeczy. Ale to byłoby coś po, to byłaby taka coś, co pomogłoby zrozumieć, o co chodzi z cnotą? Myślę, że tak, z jednym zastrzeżeniem, że nie można plecaka oddać. Aha, no nie, no, no, Każdy właśnie... pracuje na swoje tak, wyposażenie. Tak, 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 ale... ale to jest tak. w tym sensie to jest ważne, mm -hmm. bo to jest taki mm -hmm. bardzo dobry obraz, mm -hmm. że w miarę robienia czegoś nabywamy, mm -hmm. ale każde pokolenie i każdy człowiek z osobna potrzebuje się tego nauczyć dla siebie. Mhm. I teraz jest jeszcze ta rzecz, że mamy różne predyspozycje. Niektóre dzieci są bardziej zdolne intelektualnie, inne bardziej manualnie, praktycznie i to jakby są różne predyspozycje, mhm. że dla jednego człowieka e, szybciej nauczy się jednego typu umiejętności, a z wielkim trudem będzie się uczył czegoś innego. Ale każdy mhm. z nas ma różnego rodzaju predyspozycje do uczenia się, że no... Mhm. I też trzeba sobie powiedzieć, że no niekiedy też albo nie mamy predyspozycji jakiejś, że jednak warunkiem do uczenia się, śpiewania mm. jest słuch muzyczny. No. Mm. No są niekiedy też takie warunki brzegowe na początek. Natomiast jeżeli już spełniamy te warunki, pracujemy nad sobą, jest szansa, że w jakimś czasie osiągniemy to, czego chcemy. Sam ja mam gitarę, wiem, mm. jak chciałbym na niej grać. Ale na razie to jest opcja niedostępna, ale mhm. ona jest niedostępna w tym sensie, że jeżeli bym chciał coś zagrać w określony sposób, to ja się muszę tego nauczyć, mhm. muszę włożyć w to odpowiednią ilość pracy. Mhm. I wydaje mi się, że to jest taki trochę zapomniany dzisiaj model, również pracy nad sobą, że żeby robić, żeby żyć w określony sposób, żeby z większą łatwością udawało się nam pokonywać swoje ograniczenia, przesuwać te ściany, które napierają z różnych mhm. stron, potrzebujemy się tego podobnie w umiejętny sposób nauczyć. Mhm. No czyli tak jak jest czymś niekontrowersyjnym, że mamy różne umiejętności, które są stopniowalne, mhm. to ćwiczymy, no to jest taki typ umiejętności moralnych czy ludzkich i to są mhm. cnoty. To jakie miejsce cnoty zajmują w teologii moralnej, w etyce Tomasza z Akwinu? Zacznijmy od tego, że właściwie Tomasz wkłada ten, jakby pokazuje to, że na poziomie cnót i wad toczy się cały nasz właściwie wysiłek. Mhm. Znaczy, że on chce nas do tego punktu doprowadzić, że nam wyjaśnia to wszystko, co jest nam potrzebne, mhm. żebyśmy zrozumieli to, że przez nasze konkretne działania albo pracujemy nad cnotą, albo pracujemy nad wadą. Czyli na przykład mam, yy, miałem nawyk, jestem wszędzie na punkt. Mm -hmm. Co jest czasami dobre, ale czasami ten pociąg ucieka, mm -hmm. w, dokładnie w tej godzinie punktualnej, że żeby zmienić coś tak banalnego, ja muszę troszkę zmienić swój sposób myślenia i swoje nawyki działania. Mm -hmm. Więc muszę się tutaj przestawić. I teraz cała nasza taka walka, praca nad sobą, zmaganie wewnętrzne polega na tym, że my poprzez konkretne działania zmieniamy swoje trwałe cechy. Mm -hmm. I teraz ja trochę poszerzyłem to o te wady, ale mm -hmm. chodzi o to, że my funkcjonujemy w określony sposób zawsze. Mm -hmm. Albo jesteśmy pochopni, albo jesteśmy rozważni. Albo jesteśmy odważni, albo jesteśmy tchórzliwi, albo jesteśmy brawurowi. Znaczy, że mamy pewne predyspozycje i skłonności które sprawiają, że, że jesteśmy właśnie hojni lub jednak niehojni, tak, że, mm -hmm. że wolimy, żeby to zostało w naszej kieszeni. I tak dając to na przykładach, podobna zasada jak z uczeniem się umiejętności dotyczy również pozbywania się wad. I teraz jakby całe klub mm -hmm. polega na tym, że kiedy sięgamy do moralnej świętego Tomasza, to nam trochę pokazuje, że każda wada jest zniekształceniem jakiejś cnoty. Tak mhm. ujmując to nieco żartobliwie, że wady to zdziczałe cnoty. Znaczy, że, że to jest jakaś dobra predyspozycja, która zdziczała, uciekła, że nie, wiem, ktoś jest manipulatorem, że to jest zdziczała forma roztropności, że ktoś ma dobre predyspozycje mhm. do precyzyjnego osiągania celów mhm. i mógłby być wspaniałym doradcą, ale przez to, że te cele są za krótkie, czy niewłaściwe, mm -hmm. czy że jakby patrzymy nie tylko, jakby nie, nie patrzymy odpowiednio szeroko, że, że jest mm -hmm. coś więcej niż ten mój cel, w który jak ta mm -hmm. kura wrobak jestem zapatrzony, że mogę widzieć innych ludzi, ich mm -hmm. uwzględniać i że wtedy mogę osiągnąć więcej. Mm -hmm. I teraz właściwie to pewnie może warto wspomnieć o tych konkretnych snotach, w takim sensie, że w odniesieniu do Boga mamy trio mm -hmm. w postaci wiara, nadzieja, miłość, a na naturalnym poziomie, Mamy ten kwartet. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Jako cztery takie reprezentatywne cnoty. I teraz cały, cała rzecz polega na tym, żeby to. Tutaj trochę takiej inżynierii No tak, człowieka. Tak. No to są takie wątki, przynajmniej te cnoty naturalne, które od starożytnych, w szczególności oczywiście od Aristotelesa, Odziedziczyliśmy, chociaż te wątki się czuł Platona pojawiają, czy, czy u innych Senek, filozofów moralnych. Mm -hmm. Dokładnie, ale skąd my wiemy, co jest cnotą, a co cnotą nie jest? Tak? Co o tym decyduje, że to jest cnota, a to jest wada? To wynika z naszej natury. To znaczy, że to jest trochę tak, jakbyśmy pytali, co decyduje o tym, że jeden mechanik jest dobry, a drugi jest zły. Rezultaty. Dobry mechanik naprawia. Także samochód działa dobrze. Zły mechanik naprawia częściowo. To znaczy, że ta usterka nam za chwilę wróci, tak? albo że, że coś jest nie tak. I tak, mhm. tak samo jeśli chodzi o kwestie cnót i wad, że one trochę wyjaśniają się same. To znaczy, że na przykład cnotą kardynalną, główną z tych ludzkich cnót jest roztropność. Wadami jest brak roztropności wtedy, kiedy rzucamy się w działanie, ale nie mamy tego ogarniętego od strony zaplecza. To jest taka pochopność. Że coś jest za szybko, coś mhm. jest przedwcześnie, że jakby nie domyśleliśmy planu do końca, więc mhm. to się musi jakoś wysypać. Teraz, dlaczego to jest złe? Możemy już szukać winnego, oczywiście. Winni są zawsze inni, ale, ale czytamy taką pokusę. Ale w gruncie rzeczy to się sprowadza do tego, że zabrakło jakiegoś domyślenia. Ale jest też jakby drugi rodzaj wad przeciwko roztropności. To jest chytrość, podstęp, manipulacja, a, gdzie byśmy powiedzieli, że to jest w cudzysłowie roztropność przez nadmiar albo roztropność przez złe użycie. Mm -hmm. Na czym polega zło? Nie na tym, że ktoś zadecydował, że to jest zło, tylko że istnieje pewien jakiś elementarny ład, który powinniśmy jako ludzie szanować, zachować. To ktoś mnie zmanipulował, oszukał, wyciągnął do mnie pieniądze, tak trzymając się najprostszych mhm. przykładów. Że ktoś mnie zmanipulował w taki sposób, że dałem, chociaż gdybym wiedział to, co wiem później, to bym nie dał. Mhm. Także, że, 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 że Cały, cała ta, ta różnica między dobrem i złem leży w takim uszanowaniu praw, które w hmm. nas są. Hmm. Że na przykład, im bardziej jest skomplikowane działanie, tym więcej potrzebujemy rozeznać. Hmm. i większa subtelność, złożoność, tym większe potrzebne jest doświadczenie, świadomość, przemyślenie. I na rzecz, że, że tak akurat Woroniecki mówi, że namyślać się trzeba. Powoli, a działać trzeba zdecydowanie, stanowczo. I coś w tym jest w takim znaczeniu, że trochę inaczej przygotowujemy się do działania, mhm. ale jeżeli już mamy to dobrze wymyślone, mhm. to gdy przechodzimy do działania, to już warto sobie zaufać. Mhm. Nie wiem, czy sam miałeś takie doświadczenie, ja ulegam często takiej pokusie, że jeżeli coś napisałem, to w danym momencie mi się wydaje, że ja zrobię to lepiej. Mm -hmm. Nie, no to jest ta zasada, nie czytajmy rzeczy, któreśmy już wysłali gdzieś. To, to jest <laughs> ostatnia rzecz, jestem <laughs> pierwszą, stron, która znajdzie literówkę na, na pierwszej stronie. Ale Chodzi mi jeszcze o taki moment, że już miałem coś wymyślone co Aha. do projektu. Aha, tak. Mhm, Ale w też. tym konkretnym punkcie zobaczyłem jakąś, mm -hmm. jakiś detal, taki, który mi się spodobał, jakąś mm -hmm. obiecującą myśl. I, I wiecie, to jest takie poczpączkująca myśl, która rozsadza mi cały schemat. Jakby, że, że, że to jest ładne samo w sobie, ale już w tym miejscu jest za dużo. Także tak, tak, to trzeba. To trzeba napisać będą dwa. Albo, albo na przykład. Ale też nie ulec pokusie Aha. takiego, że, że jeżeli my mamy to przemyślane, to żeby ufać mhm. sobie, jakby sobie wyznaczyć, że tak powiem, mhm. którędy to chcemy zrealizować, i potem działamy sprawnie. Mhm. Że nie tracimy już czasu na powracanie do tego, co jest dobrze wymyślone, chyba że jest do tego ważny powód. Mhm. Tak wszystko nam się rozsypało, mhm. no to jest powód. No tak, no ale takie, takie sprawy jak, no właśnie, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. No oczywiście możemy mieć problemy w ocenie, co jest sprawiedliwe i co w danym wypadku powinniśmy czynić, ale tak intuicyjnie to jest dosyć proste. Tak samo jest dosyć proste, co to znaczy, że samochód działa. No ale będą, myślę, że takie już bardziej subtelne cnoty, już jakieś te odgałęzienia tych głównych cnót, gdzie no, nie będziemy jednomyślni. Że podać przykład historyczny, dla Arystotelesa pokora była wadą, dla Tomasza będzie cnotą. Czyli to no, sami filozofowie z tym problem mieli. Pewnie, gdybyśmy chcieli tworzyć takie katalogi cnót, to jest taka metodologia, którą zaproponował McIntyre, mhm. próbując zaproponować właśnie odnowę, Etyki cnót, pokazywał, że z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo mamy dużo wspólnych intuicji, mimo epok, mimo różnych mm. kultur, co jest, że po pierwsze jest ten pomysł na cnotę, po drugie, w dużej mierze te katalogi się pokrywają. No, ale są jednak takie cnoty, które dla niektórych są wadą, dla innych cnotą. Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest margines. Mm -hmm. W takim sensie, że, że nawet. Y tak podejrzewam, bo to jest trudno sprawdzić oczywiście. Trudno mm. jest zapytać Arystotelesa, co sądzi o wykładzie Tomasza na mm. temat pokory. Ale sądzę, że gdyby miał szansę mm. się zapoznać, to mógłby być w sumie w tym wydaniu ok, mm. Tak, że, jakby, że my jesteśmy też w stanie się porozumieć. Mm. I że co więcej, że z, nasze problemy osobiste i społeczne nawet nie sprowadzają się do trudności poznawczych. Tylko mm. często do bardziej bazowych. To znaczy, mm. że my, że tak powiem, mamy w sobie siły takie, które nas <noise> destabilizują. w każdym razie jest, jakby to powiedzieć, no jest w nas pewne dawniej to właśnie nazywało się zarzewie grzechu, tak? jest pewne zranienie grzechem, także że my jesteśmy skłonni również do nieuporządkowanego działania. Mamy listę grzechów głównych, pycha, chciwość, nieczystość. Ale zwróćmy uwagę, że pycha i chciwość. Pierwsze dwa na tych listach są dosyć trudnymi przeciwnikami wewnątrz człowieka, że ile w nas jest takiej niezdrowej ambicji, że pewnie też powszechne doświadczenie, że czek wie, że powinien sobie odpuścić, ale sobie nie odpuści tak łatwo. Że już sobie uświadomił, że nie ma racji, ale ta miłość własna gdzieś go trzyma czy nie mówiąc o tych wszystkich takich kwestiach, że gdybyśmy patrzyli na różne nieszczęścia ludzkości, to chciwość i pycha rzeczywiście wyjaśnia i obsługuje większość z nich. I teraz mhm. trochę byśmy się mogli teraz pozastanawiać, co jest przeciwwagą. Mhm. I teraz gdybyśmy się od tej strony nad tym zastanowili, no to, to, to jest to pytanie o to, jak w różnych wymiarach, Zrealizować to maksimum i czym jest to maksimum? Mhm. I teraz tutaj taka może krótka wycieczka, że ten podział cnót, że są te, a nie inne, mhm. wynika z pewnego takiej inżynierii arystotelesowsko tomistycznej jak my patrzymy na człowieka i tego, kim jest. To właśnie o to chciałem się zapytać, tak, bo tu jak gdzieś tak podskórnie wychodzi, że mamy te cnoty, to byłaby być może taka etyka, jako pewna pedagogika, pewne wychowanie. Moralne, ale musimy wiedzieć, jaki jest ten ideał, do którego dążymy. Czyli musi być pod tym jakaś antropologia, jakaś wizja człowieczeństwa, hmm. albo pewna metafizyka moralności, która powie o tym, co jest dobre, co jest złe. Jakaś podstawa, bo wydaje mi się, że, że jakby zwróćmy uwagę najpierw na nasze możliwości. Jakie mamy możliwości? Że w tym języku tomaszowym i wcześniejszym. Za możliwościami stoją pewne władze, pewne hmm. możliwości działania. Gdybyśmy sobie mieli tego człowieka tak poszatkować, to część człowieka, taka istotna część wyodrębnialna jako władza, jest część poznawcza. Hmm. To jest coś innego niż, że chcę i że odczuwam. Hmm. Także mamy pewien potencjał poznawania. I teraz maksimum tego poznawania będą cnoty intelektualne. To już wynalazek Arystotelesa, który jeszcze dzieli dodatkowo te cnoty intelektualne w zależności od tego, czego dotyczą, czy rzeczy zmiennych, czy niezmiennych itd. Otóż tymi rzeczami takimi praktycznymi naszego życia, które nas kształtują, będzie kierować właśnie roztropność. Czyli mamy światło rozumu, które nam mówi, co zrobić w danej konkretnej sytuacji. Cnota sprawiedliwości umiejscowimy w sieci relacji. Mhm. Że jesteśmy w całej sieci odniesień. Włącznie z Bogiem, z rodzicami, z innymi ludźmi, ze społeczeństwem, czy wreszcie ze sobą samym. Mhm. I dalej mamy ten świat wewnętrzny uczuć. Więc mamy miłość, nienawiść, pożądanie, odrazę, przyjemność, yy, radość i smutek. Jakby z jednej strony, i dalej mamy też ten cały że czasami to się komplikuje, że mamy coś miłego, ale to jest mm -hmm. trudne do zdobycia. Tak jak chyba zresztą kiedyś mówiliśmy, że czasami tak jest, że trzeba powalczyć o coś, ale wtedy potrzebujemy dodatkowego, dodatkowych zasobów sił. Teraz gdybyśmy sobie tak to próbowali tak różnymi płaszczyznami poskładać, to żeby człowiek funkcjonował optymalnie, to musi mieć sprawny intelekt, czyli taką byśmy dbali o przyczepność do rzeczywistości, że im bardziej czegoś nie wiemy, Albo wiemy coś źle, tym większe ryzyko błędu. Mhm. I że nie robimy dokładnie tego, co chcemy, bo, bo działamy w błędzie. I dalej teraz to, to praktyczne zastosowanie. Zawsze, żeby. żeby To może właśnie nie jest oczywiste, że, że na przykład co daje człowiekowi cnota sprawiedliwości, daje mu to, że potrafię ograniczyć zyski, ale zadbać o ludzi. Mhm. Tak, że to jest przeciwwaga dla chciwości, manipulacji, różnych takich rzeczy, że w gruncie rzeczy pewne dobra są w pewnej równowadze. Znaczy, że potrzebujemy, że możemy oczywiście działać na skróty. Mhm. Możemy drugiego zmanipulować. Mhm. Coś dla siebie wyszarpiemy, ale to mhm. ma koszty. Teraz dobrze jest się zastanowić nad tym, jakby nad tym optymalnym układem, że optymalnie to jest właśnie, żeby było i roztropnie, i sprawiedliwie, mhm. i z jakimś wewnętrznym ładem no to jest jeszcze taka, taka, bo tu się rwę trochę, ale że cała, wydaje mi się, że dziś często my traktujemy nasze uczucia trochę jak święte krowy, mhm. że ważna jest szczerość ze sobą i ich nie wychowujemy. Mhm. Otóż uczucia trzeba wychowywać, koniecznie, że uczucia są jak zwierzęta. Jak ich nie wychowujemy, będzie kot nam łaził po stole i zjadał, po prostu wyjadał rosł zupy. No to, to jest takie, myślę, że dziedzictwo też myśli nowożytnej, która najpierw te uczucia zupełnie odsuwa na bok, a w odpowiedzi na to romantyzm przychodzi z tym ideałem autentyczności, takiej wsobności, poznania wewnętrznego. Tak? tak, i rzeczywiście my tak jakbyśmy falowali, że im bardziej tą cielesność wyrzucimy mm -hmm. w imię właśnie takiej etyki, obowiązku, to mm -hmm. tym bardziej potem trafiamy z powrotem w tą taką hula i dusza piekła nieba. Nie ma, tak, że, mm -hmm. że od jednej skrajności rzeczywiście to lubi przejść do drugiej. Ale właśnie całym, całą sztuką dobrego życia jest to tak, jakby to powiedzieć, świadomie wyważyć. Mm -hmm. To już jest u Arystotelesa i to jest bardzo takie, powiedziałbym, sprytne, że on mówi, tyliwym człowiekiem nie jest ten, to uczynił dobro. Tylko ten, kto zrobił, to z wyboru. Mhm. Rozumiecie, że jakby tutaj no, tak, jest tak, taka tak. pewna różnica, że ja mogę coś utrafić. Mhm. Także coś zrobiłem w ogóle no, optymalnego, jest, tak. ale trochę nie na zasadzie takiego wyboru. I jakby to może być podyktowane różnymi, że nie wiem, dla próżnej chwały coś zrobię, bo mnie widzą, więc pokażę mhm. wielki gest. Ale w gruncie rzeczy nie robię tego ani z właściwych motywów, ani we właściwy sposób. Jest ogromna różnica między takim człowiekiem mm -hmm. e, uporządkowanym. Jeszcze mnie tak zatrzymało, bo użyj słowa ideał. To jest w ogóle takie warto zwrócić uwagę, mm -hmm. że to słowo jest bardzo. Nigdy nie śledziłem tego słowa w nim samym, ale. Nigdzie nie pamiętam, żeby Tomasz albo któryś z tych starożytnych moralistów używał takiego słowa. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo, bo kiedy mówimy o człowieku, w tym kontekście moralnym, tak, tak, tak. o ideale, to mówimy o takim trochę punkcie dojścia, który jest nieosiągalny z definicji. Pewien taki wzór, tak? Taki wzór człowieka i my dociągamy. Natomiast kiedy myślimy sobie o cnotach. To mówimy o czymś bardzo konkretnym, osiągalnym, e, czego się można uczyć i nauczyć, no ale teraz cała sztuka polega na tym, żebyśmy mieli dobrych przewodników, czy wyciągali wnioski z naszych wad, czy w ogóle potrafili na siebie popatrzeć, a właściwie, jeżeli moje działanie przypomina łańcuch mhm. nut, to ten łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Mhm. Czy ja wiem, jakie jest moje najsłabsze ogniwo. Mhm. Czyli innymi słowy, tak mówiąc tym językiem, że jaka wada pojawia się we mnie najczęściej, mhm. co sprawia, że moje zamiary, moje właśnie apetyty na większą pełnię życia, mhm. dobro w moim życiu, że to nie idzie. Że to ma mhm. na pewno jakąś przyczynę. We mnie, ale też prawdopodobnie w mojej formacji intelektualnej, mm. tej habitusowej, te, tych nawyków, sposobów działania. Że na tym polega taka mądrość, umiejętność, że potrzebujemy czasami innych ludzi. Mówi się, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, że czasami potrzebujemy i na, nawet wprost słyszymy dobre diagnozy, mm. ale niekoniecznie potrafimy jakby dobrze to przetworzyć. Mm. Że tutaj ta Tomaszowa wersja cnót i wad pomaga nam jakby zobaczyć nad czym popracować i co jest przeciwwagą dla wady. Mhm. I to jest bardzo cenna informacja, że, że jeśli potrafię z siebie zdiagnozować moją główną wadę, to tym samym mam klucz do takiego um, zmiany na lepsze. Która nie będzie mi jakoś niebotycznie dużo kosztowała. Tylko trochę mhm. będzie. <noise> tak, tak, tak. No, no jeszcze z tym ideałem, tak jak myślałem, ja może nawet niekoniecznie w sensie nowożytnym, bardziej być może nawet starożytnym, jak idea platońska, czy to realizacja tego, czym jest człowiek. Ale to zostawmy na boku. Pojawił się już kilka razy ten wątek zdobywania snu. Mhm. W jaki sposób skutecznie zdobywamy cnoty, zdaniem Tomasza? Zacznę od Arystotelesa. Mówi: W taki sam sposób powstają mistrzowie i partacze. Robiąc. <laughs> I jedni i drudzy robiąc stają się takimi. Ci, którzy uczą się w dobrej szkole, ci, mhm. którzy dobrze robią, uczą się umiejętności mhm. na plus. Ci, którzy źle coś robią, źle się uczą, uczymy się na minus. A uczymy się u kogoś, w jakiejś szkole, tak? Czy... Uczymy się też w szkole zwanej życiem, tak? że, mm -hmm. że coś robimy, no jakby, że stajemy przed różnymi wyborami, decyzjami, je podejmujemy. I teraz, w zależności od tego, istnieje coś takiego, że byśmy powiedzieli, yy, że istnieje w nas pewnego rodzaju taka miękkość, która formuje z czasem kolejny. Także, mhm. że, która twardniej jest czasem, tak? Że przez powtarzanie pewnych rzeczy, pewnych działań, na przykład mówi się, mhm. że jeżeli się ktoś źle nauczy na początku, to mhm. potem trzeba się jakby przeuczyć. Prawda, mhm. że to jest dosyć podobny mechanizm. Teraz uczenie się cnót. Ja myślę, żebym zaczął trochę od tego, że dobrze jest je przynajmniej w tym sensie znać, żeby wiedzieć, z, 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 którą z tych cnót, bo to jest jakby pewien model myślenia, do którego niekoniecznie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale że jeżeli na przykład jest w tym naszym działaniu, czy to jest kwestia właśnie relacyjna, mhm. czy to jest kwestia uczuciowa, a jeśli związana z wychowaniem uczuć, to z którym uczuciem mhm. mam trudności, mam problem, mhm. czy to jest kwestia właśnie rozeznania. Mhm. Czy teraz przechodząc, to jest też wielkie, wielka propozycja Tomasza, że on używa tego samego języka w odniesieniu do relacji z Bogiem? Mhm. że istnieje cnota wiary. Mhm. Właściwie tutaj się warto zatrzymać, bo na ogół sobie myślimy, jakby, że powiedzmy, cnota roztropności. Okej, okay, uczymy się mhm. roztropności, ale wiary? To w ogóle mhm. myślę, że to powinno w nas zrodzić takie, o, to też, to też podlega temu prawu. A no tak, że wiara, że wiary się też uczymy. Mhm. Najpierw ją w ogóle przyjmujemy mhm. ze słyszenia, jak się nad tym zastanawiamy. Jeśli po drodze nie zostaniemy heretykami, to zostajemy teologami, że uczymy się tego, uczymy się prawd wiary, uczymy się nimi żyć, uczymy, je, uczymy się je dobrze rozumieć, uh -huh. że wchodzimy w głąb. To otwiera przed nami jakby takie nowe pole działania, że stąd jest bardzo ważne, żeby praktykować, że cnoty uczymy się praktykując, robiąc coś, robiąc coś po nowemu. W tym sensie myślę, że to jest jakby znowu takie... Już od Arystotelesa mamy podpowiedź uczmy się od najlepszych w miarę mm -hmm. możliwości. Że mm -hmm. Myślę, że wokół nas zawsze są osoby o różnych predyspozycjach i talentach. Ktoś jest bardzo prawy, na ochłodniego możemy się nauczyć czegoś o sprawiedliwości. Ktoś jest odważny, yy, możemy uczyć się odwagi, że tutaj takie, czasami też taka wrażliwość uczenia się od innych tego, co jest w nich taką pozytywną, dobrą cechą. Mm -hmm. Że, że ludzie, światli, których czasami mamy wokół nas, czy, czy ktoś widzę, że ktoś działa tak, jak ja bym chciał działać. Mm -hmm. Ale jakby ja nie, nie wiem, jaki on ma sekret w tym, mm -hmm. ale prawdopodobnie jak będę gotów się uczyć, to ktoś się nawet podzieli, albo prawdopodobnie może już nawet coś widzi, jest mi mm -hmm. w stanie podpowiedzieć. Mm -hmm. y a można utracić cnotę? Tak, jak można. Utracić wadę można, mhm. oczywiście, że to jest ta sama zasada. Możemy. Czy, czy im, no bo wydawałoby się, że im mam mocniejszą cnotę, tym bardziej jestem w tym utwierdzony, tym bardziej ta kolejna jest utwardzona, ale to nie jest stuprocentowa odpowiedź. Tak? Taka bardzo ważna zasada. Habitus, czy cnoty, czy wady, mhm. jest utwardzany przez przyjemność. Znaczy, mm. że habitus przypomina naturę. Mówi się, no. że właśnie cnota to druga natura, czy mm. w ogóle habitus jest drugą naszą naturą to znaczy że moje skłonności mój mhm. sposób działania przez pewnego rodzaju uwewnętrznienie przyzwyczajenie mhm. daje mi przyjemność stąd też to, to jest też takie trochę wyjaśnienie dlaczego postrzegamy świat inaczej że w zależności od tego jakie mam cnoty i wady one wpływają na to jak postrzegam świat mhm. to jest też poznawcze to znaczy że inaczej postrzega świat ehm, e Człowiek sprawiedliwy, i inaczej będzie postrzegał mm. te same sytuacje, człowiek chciwy. Inaczej mm. będzie postrzegał człowiek łagodny, inaczej gniewliwy. I to jakby nie, nie oznacza to, że ten świat jest taki nieskończonych mm. wariantach. Wydaje mi się, że cała rzecz polega na tym, że, że właśnie dzięki. To jest taki rodzaj doregulowywania się przez cnoty, w takim trafnym mm. widzeniu, dobrym widzeniu. Uh -huh. a, I rozregulowywanie się też następuje, że jeżeli nie dbamy o pracę nad sobą, że gdzie to jest pewien paradoks. To znaczy, że właściwie cnoty są najbardziej naturalne dla człowieka, uh -huh. ale równocześnie wskutek tego jakiegoś uszkodzenia, zwanego grzechem uh -huh. pierworodnym w teologii, em, nie jest to oczywiste. Uh -huh. I że, natomiast warto sobie to zapamiętać, bo. Bo cnoty dają najwięcej przyjemności, bo dają nam największe dobra, ale mhm. trzeba się nad tym napracować. Tak samo jak naj, ludzie najlepsi w różnych profesjach mają największą radochę z tego, że robią, że robią twórczo coś, mhm. że grają wyśmienicie. I wtedy, kiedy jest w tym przyjemność, też wracając do pytania, wtedy tracę cnotę, kiedy zaczynam robić coś źle. Robiłem dobrze, ale zaczynam robić źle. To się utrwala. Mhm. Jest to z tej przyjemności chciałbym się jeszcze tak chwilę przyczepić. No, no bo to na przykład znaczyłoby coś takiego, że nie da się w sposób taki przymuszony uczyć cnót, także nie, nie wyszkolimy się w cnotach przez jakąś tresurę, przez takie ćwiczenie narzucanie z zewnątrz. Jeżeli w tym nie mamy jakiejś radości, to nie tylko będziemy smutni, nieszczęśliwi, ale tej cnoty też nie zdobędziemy, tak? Tak, chociaż no, człowiek właśnie tym się różni od zwierząt, że my jesteśmy w stanie też podjąć pewien wysiłek startowy, mhm. który nam nic nie daje w punkcie startu. Mhm. Znaczy, że nie, no, wyobrażam sobie, że każdy, kto uczy się na instrumencie grać na początku, nie ma w tym przyjemności, a rodzina cierpi jeszcze bardziej. Także to jest jakby nieuchronne, że, mhm. że początki są trudne w każdej dziedzinie mhm. i że są takie nienaturalne, wręcz, ja robię mhm. coś wbrew sobie, wręcz. Mm -hmm. Bo moje dotychczasowe nawyki sprawiają, że ten właściwy sposób jest wręcz taki mi obcy. Mm -hmm. Ale coś, co jakby dzięki czemu ja mogę, mogę coś zmienić, dzięki temu, że komuś ufam, kto widzi mm -hmm. to lepiej. Mm -hmm. Czy mam dobrego nauczyciela i mówi, to się robi w ten sposób? Ja mu najpierw ufam, po prostu robię to trochę na pożyczkę. Cnuty tak? mm -hmm. no, też uczymy się pierwotnie na pożyczkę, że, że jeżeli byśmy. Ym, dzieci uczyli czytać i pisać tak jak chcą, to, to niczego ich nie nauczymy. Czy liczyć tak jak chcą, jak im się mm. życie nie podoba. A, aczkolwiek może być tak, no właśnie, bardzo mi się podoba ta analogia, że owszem, to może wiązać się z jakimś wysiłkiem, ale zupełnie inaczej uczę się czytania. Jeżeli jest jakaś książka, to no, chciałbym samemu przeczytać. Pamiętam, że się uczyłem czytać to jeszcze, jeszcze zanim do szkoły poszedłem, to dlatego, że ojcy nam czytali jakieś książki, mm. ale. To był wyznaczony czas, tak? A wiedziałem, że jak się nauczę czytać, to mhm. będę mógł przeczytać dwa rozdziały tej książki. Nie będę musiał czekać, aż mhm. rodzice przyjdą. Mhm. Czy, mhm. czy uczę się języka obcego, bo, bo chcę w tym języku coś przeczytać. Tak, tak ale też wydaje mi się, że, bo to jest taki moment, że na rozruch, no trzeba się na to zgodzić, mhm. że nauka i zmiana siebie to jest pewien trud i wysiłek. Mhm. I jest pewien jakby, trzeba frycowe zapłacić. No nie ma mhm. wyjścia. Ale to jest trochę takie, jakby w ogóle, w ogóle uniwersalne mhm. prawo, że jeżeli chcemy się czegokolwiek nauczyć, to potrzebujemy włożyć w to pewien wysiłek. Mhm. Ale to nie jest głupie, że sobie jakby obiecujemy coś i że na przykład łatwiej nam się uczy czegoś wtedy, kiedy ta przyjemność jest w pewien sposób dobrze rozłożona w czasie. Czy dobry nauczyciel pochwali, o jak ci świetnie idzie. Dobry elementarz jest taki, że zaczynamy od paru literek, a nie od wszystkich naraz, mm -hmm. bo to byłoby zniechęcające. Mm -hmm. Że jednak jest, jest taki rodzaj takiego, że, że takim pierwszym momentem, który nas dodatkowo takim dopalaczem, chociaż to nie jest dobre porównanie, ale na pewno nam bardzo pomaga, że pojawia się wreszcie. Odrobina przyjemności, że już nam coś idzie, już mi hmm. coś wyszło, to teraz trzeba to świętować, i to nas jakby dodatkowo, doda daje nam dodatkowe siły i napęd do tego, żeby iść dalej tą drogą. I podobnie jest też w tych kwestiach naszych postanowień, że chcemy coś zmienić. Hmm. To teraz jakby taka, trzeba się zastanowić nad taką trajektorią, w hmm. jaki sposób chcemy się tego nauczyć, hmm. żeby dać sobie nagrodę. Nawet mhm. za to, że podejmujemy pewien trud. W ogóle system nagród i kar to jest takie dodatkowe narzędzie, które działa też w naszym własnym przypadku. Że trzeba z miłością siebie, że jeżeli podjęliśmy duży trud, to nie idzie, ale, albo idzie powoli, bo jest bardzo wymagające, mhm. ale damy sobie nagrodę, to nas zachęca, motywuje. Mhm. I też no, myślę, że to też jest taka w imię tej miłości bliźniego mhm. i, siebie same, i siebie samego. Mhm warto być takim dobrym pedagogiem dla siebie, mm -hmm. który ani nie stawia zbyt wysokich wymagań i rózgą karci po pazurach, mm -hmm. ani też, jeżeli coś jest za łatwe, to też się zniechęcamy tak naprawdę. Mm -hmm. Że to musi być challenge, to musi mm -hmm. być coś, co idzie, coś, co prze trochę przekraczamy siebie, ale dzięki temu uczymy się czegoś nowego. No to jest taka bardzo piękna wizja moralności, ale piękna nie w tym sensie, że Piękna, no ale tak śnimy, marzenie. Nie, no ona jest właśnie bardzo realistyczna. Bierze na poważnie nasze ograniczenia, bierze na poważnie to, że my potrzebujemy czasu, mhm. że się rozwijamy, możemy się też zwijać, tak? Ona jest bardzo tak wieloaspektowa, no naprawdę, tak myślę, też szanująca naszą naturę, mhm. szanująca nasze możliwości, ograniczenia. Jest to wizja świętego Tomasza z Akwinu, nie bez powodu. Stawianego w centrum chrześcijańskiej, katolickiej teologii. No to dlaczego, jak myślimy o moralności, o teologii moralnej, o etyce chrześcijańskiej, no to pierwsze, co się dzieje, to są pytania: czy to już grzech, czy jeszcze nie? I tak naprawdę ta moralność kojarzy nam się z wysiłkiem, z grzechem, z odmawianiem sobie. Jak słyszymy kazania, mówimy, żeby księża nie moralizowali. No, gdyby w taki sposób moralizowali, no ale to, może byłoby łatwiej. Może byłoby łatwiej. Co, co, co to jest? To ten Tomasz jest w Centrum Nauczania Kościoła? Czy nie jest? Czy, my, czy to jest tylko takie, wiesz, żeby nas kupić, żeby, to co podajesz, taka ładna reklama, a jak wejdziecie, no to o tych grzechach wam opowiem. No to jest prawda. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taki cały, cały splot różnych rzeczy. Zacznę od tego, co, 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 co dla mnie jest żywe. Bo mhm. Bo mi się wydaje, że istnieje też dobra nowina o grzechu. Mhm. Co brzmi trochę paradoksalnie, ale że, co to znaczy? To znaczy, że zło, które jest obecne we mnie i w naszym świecie, jest zmienialne. Mhm. Nie jest jakimś determinizmem, nie jest jakimś uwikłaniem bez wyjścia. I w tym sensie, to jakby to jest też trudna nowina, w takim sensie, że można też wziąć odpowiedzi, można z tego wyjść. To trzeba popracować nad sobą, jakby, że to ma plusy dodatnie i ujemne, nawiązując do klasyka. Natomiast myślę, że jeszcze to jest ta kwestia takiego gdzieś zagubienia szacunku do natury, że, że z, tą, z tym wolontaryzmem my przestaliśmy szanować naturę. W związku z tym mhm. trochę jest wszystko albo nic. Chcemy mieć albo wszystko od razu, albo pozbywamy się tego, że wydaje mi się, że spora część właśnie takiej skłonności do, do Akcentowania tej wolnej woli, tego mm -hmm. projektu, że musi być yy, po mojemu szybko i przyjemnie, ale w gruncie rzeczy wówczas ten, ta liczba możliwości, która jest przede mną, jest trochę, jakbyśmy chcieli zjeść zdrowo, tanio i smacznie, mm -hmm. jakby że. Że, że, jakby to powiedzieć, jest pewna. Ce jeżeli chcemy coś dobrego, to albo się trzeba nad tym napracować, albo wydać więcej, i tak dalej. Że podobnie jest tutaj, że wydaje mi się, że, że nie ma. Y że z powodu tego wolontaryzmu trochę jesteśmy naznaczeni takim przekrzywionym myśleniem i trochę braku szacunku do natury. I takim może konkretnym miejscem, które dla mnie też jest jakimś odkryciem, to jest na przykład cnota wielkoduszności. Mhm. Że częścią cnoty męstwa jest wielkoduszność. I też na, nawet na to hasło pokora, jakoś tak, chrześcijaństwo kojarzy mi się z pokorą, tak? Że, że mhm. pokora, służba temu bliźniemu. I wydaje mi się, że właśnie kiedy my próbujemy te różne cnoty, znaleźć dla nich właściwe miejsce, to również próbujemy znaleźć dla wszystkiego, co jest w nas naturalne, właściwe miejsce. I jest w nas naturalna, zdrowa ambicja. Mhm. Taka chęć bycia w czymś dobrym. Mhm. Chęć bycia profesjonalistą. I wydaje mi się, że na przykład u Tomasza, przez ten szacunek dla natury, tego typu rzeczy są odnalezione. To znaczy, że nie od razu oceniamy to jako pychę, tylko dąż do trudnych rzeczy, ale szanuj ten porządek mhm. wpisany w stworzenie. Rób to dobrze. Czyli właśnie, uczcie cnót wszystkich możliwych, potrzebnych bądź profesjonalistą w jakiejś dziedzinie, idź za predyspozycjami, że jakby czytajmy dobrze tę naturę. I wydaje mi się, mhm. że my jakby nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego myślenia trochę, takiego, że, że jak apostołowie rywalizują między sobą, to Jezus im nie mówi, że nie mają rywalizować, tylko mhm. mają to robić w inny sposób. Mhm. I to jest takie fascynujące, że, że kiedy patrzymy na Chrystusa, to on nie jest, On się nie da zmieścić w żadnym z takich uproszczonych programów moralizatorskich. Mm -hmm. Że on tych apostołów bardzo podnosi. Mm -hmm. On im daje przestrzeń życia, działania, ale też pokazuje im reguły, w jakich gramy. Że trochę teraz nawiązanie do szachów, do gry królewskiej. Także, żeby dobrze grać, to nie chodzi o to, żeby zmieniać reguły. Właśnie dobrze grać, to jest w regułach grać dobrze. Jakby żeby zrozumieć jakby tą wewnętrzną logikę. I że wydaje mi się, że to, że my jesteśmy bardzo niewprawni w tej gramatyce stworzenia, w tych regułach, w jakich jesteśmy stworzeni, że gdybyśmy właśnie bardziej w taki dążyli do wielkości, ale w uporządkowany sposób, dobrze się zastanowiwszy nad tym, jakie mamy talenty: mam pięć, mam trzy, mam jeden, to ten jeden dobrze wykorzystam, mm -hmm. ale to jest coś. To jednak jest coś bardzo ważnego i dużego. Z takich miejsc nietypowych jedną z moich ulubionych cnót jest cnota vindicatio, <noise> o wdzięcznej nazwie. Cnota, Komor słusznej... cnota komorników, tak? Tak, cnota komorników, czyli, czyli w, w gruncie rzeczy my jesteśmy znowu ym, w takiej trochę kulturze chrześcijaństwa bezzębnego, mm. chrześcijaństwa miękkiego, chrześcijaństwa mm. soft, takie, że my nie możemy nik sprawić nikomu przykrości, my My powinniśmy podziękować, jak ktoś nas źle potraktuje. I wydaje mi się, że w tych, jak się patrzy na te różne cnoty, ich taką równowagę, to odkrywamy, że no nie, no Pan Jezus nie był taki. On nie pozwalał się źle nie. traktować. On potrafił być bardzo konfrontacyjny. Potrafił domagać się tego, żeby rzeczy wróciły na swoje miejsce, włącznie ze świętym Piotrem, którym też czasami się jednak obrywało, tak, że to. Że to też jest miłość, forma miłości, że dbamy o to, żeby każda rzecz była na swoim miejscu. A to windykacja to jest dążenie do tego, żeby tak jak z jednej strony dążymy do tego, żeby dobro było nagrodzone czy jakoś promowane, to też nie pozwalamy złu jak chwastom rozprzestrzeniać się swobodnie, hmm. że staramy się to zło ograniczać, że dbamy o sprawiedliwe kary. I to nie jest kwestia, no tak mi się wydaje, że niektóre cnoty jakby wyparowały, albo są takie, ojej, takie, że to już za dużo. Mhm. Ale potem, tak, tak jak wcześniej wspomniałeś, że tu nacisnę, to tam wyjdzie. Mhm. Jak sobie odbiorę ten moment takiego, tej cnoty sprawiedliwości i tego nawet windikacji o słusznej pomsty, czy mhm. słusznego gniewu, to potem się okazuje, że my wszyscy jesteśmy w Kościele bez agresji, a na forach i w wypowiadaniach, jesteśmy bez litości. Mhm. I że jakbyśmy to tak troszkę zmieszali, żebyśmy wpuścili trochę więcej takiej szczerej rozmowy z Panem mhm. Bogiem, że kogoś nie mogę znieść. Mhm. To prawdopodobnie bylibyśmy wobec tej osoby ciut bardziej, tacy wycieniowani, że, że, mhm. żebyśmy mieli więcej równowagi. Dobrze, to pozwól że ostatnie pytanie ci. Zadam już ciebie kiedyś pytałem o to. W czym Cię Tomasz inspiruje, ale dzisiaj mówiłeś o tym, że cnót uczymy się od najlepszych. Do mhm. jakiej cnoty nauczył Cię święty Tomasz, albo chciałbyś, żeby Cię nauczył? Trudne pytanie, bo właściwie na poziomie teoretycznym to bym odpowiedział miłości, karitas i roztropności, bo one są jakby zwornikiem całości. Ale myślę sobie, że że jak sobie sam siebie bym diagnozował, hmm. tak, tak używając tego hmm. schematu, to myślę, że jest coś w męstwie szczególnie, że, że chciałbym nauczyć się takiej dobrze pojętego męstwa, które sprawia, że człowiek bardzo wytrwale i konsekwentnie realizuje dla, rzeczy dla siebie ważne. Hmm. Że, że nie spowiadając się, ale, no, ale że, że takie mam czasami poczucie, że człowiek jakby za łatwo czasami rezygnuje z czegoś, co jest dla niego ważne. Mhm. I że wydaje mi się, że u Tomaszy jest na to miejsce, żeby być takim bardziej, y, bardziej twardym również mhm. wobec siebie, y, po to, żeby więcej dać. I mhm. że to, to jest coś, to, to jest takie mam poczucie, że Tą. Tam jakoś czuję, że Tomasz chce mi tutaj tak mm -hmm. podpowiedzieć, że zwróć na to uwagę. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci też za taką szczerość. My się na te pytania nie umawiamy. Ojciec Michał był zdziwiony, mam nadzieję, tym pytaniem, <noise> więc tym bardziej dziękuję Ci za taką dziękuję szczerą również. odpowiedź. A my widzimy się za tydzień z kolejnym gościem i kolejną inspiracją od Świętego Tomasza Zakwinu.